TVN i Tusk nie zamknie nam ust. Chcemy pomóc naszemu rządowi, który ma duże sukcesy już drugą kadencję. Musimy powiedzieć cenzurze nie. Nawet cenzurze TVN-u. Stop wszelkiej cenzurze. Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich Państwa tutaj na naszym spotkaniu. Na naszym spotkaniu, które wywołane zostało sytuacją, która rozwija się w tej chwili w Polsce i na świecie, ale zwłaszcza w Polsce. Naszym hasłem tutaj dzisiejszego spotkania jest krótki tekst, który zapisany jest tutaj naszych plakatach. TVN i Tusk nie zamknie nam ust. I trzy razy to powtórzmy. TVN i Tusk nie zamknie nam ust. Proszę Państwa, to wywołane zostało sytuacją taką, że TVN wypisał sobie kilka sformułowań, których nie życzy sobie, żeby dziennikarze Gazety Polskiej szczególnie używali. Że jeśli będą używali, zostaną zasądzeni w sądzie i to grozi wysokimi odszkodowaniami. Wobec tego stąd zrobiły się protesty. Pozwolę sobie tutaj odszukać te trzy. Jeden momencik. Te trzy teksty, które wymienione są jako niebezpieczne dla naszych dziennikarzy. TVN kłamie. TVN podaje informacje, które chronią Putina. Trzecie. TVN ukrywa prawdę o katastrofie smoleńskiej. Publikacje TVN są zmanipulowane. Więc dziennikarzom Strefy Wolnego Słowa, czyli Gazety Polskiej, Tygodnika i innych w niebezpieczeństwie, że mogą być zasądzeni, bo wiadomo, w Polsce sędziowie, zwłaszcza Sądu Najwyższego, są niezawiśli i ich decyzje mogą zostać nienaruszone i stąd te protesty organizowane. Jesteśmy pierwszymi chyba tutaj ze Strefy Wolnego Słowa Gazety Polskiej, którzy takie coś zorganizowali. I teraz proszę Państwa, przede wszystkim wypada nam się przedstawić. Bocheński Klub Gazety Polskiej. Takich klubów na świecie i w Polsce jest około 500. Większość w Polsce. Te kluby różne są, duże, większe, mają różne tam zasługi już. My też mamy tu zasługi dla rejonu i dla Bochni i dla Polski, bo już 5 lat mniej więcej w tym składzie, z tym banerem realizujemy wytyczne naszego kierownictwa w centrali. Kluby Gazety Polskiej są stowarzyszeniem które działa w myśl trzech słów, które są w historii Polski zawsze bardzo ważne. Bóg, honor, ojczyzna. Niektórzy przypisują nam i do nas się nie bardzo chcą przybliżyć, również niektóre organizacje bocheńskie,
bo wy zajmujecie się polityką. Nie, my nie zajmujemy się polityką. My się zajmujemy tym, co wynika z tych trzech słów. Bóg, honor, ojczyzna. Chcemy pomóc naszemu krajowi, naszemu rządowi, który ma duże sukcesy już drugą kadencję, aby dalej rządził tą Polską, bo inaczej, proszę Państwa, to chyba wszyscy wiedzą, jesteśmy w momencie przed tymi wyborami, wobec tej tragicznej wojny na Ukrainie, gdzie ten nasz prześladowca, który wymordował nam tyle elity, tyle ludzi w historii naszej, zwłaszcza w historii ostatniej wojny, on teraz stara się zamordować naród ukraiński. Robimy wszystko, żeby temu narodowi pomóc. Naród ukraiński na pewno się zrewanżuje. Tą wojnę musimy my wszyscy wygrać. Są kraje, które uważają, niektórzy tacy jak ten pan Putin, tu wypisany, że mamy na Zachodzie przyjaciół, które dbają o nas od lat. To nieprawda. Gdybyśmy mieli przyjaciół, to by dawno więcej broni z Niemiec było na Ukrainie. Nie ma. Teraz Unia Europejska nas prześladuje. Nie chce dać pieniędzy nam, które nam się bardzo należą i statutowo, i pod innymi względami analizując sprawę. My okropne wydatki robimy ze względu na wojnę w Ukrainie. Pomagamy. Nasz naród przyjął ogromną rzeszę ukraińskich rodzin. I nic za to wprost prześladuje się nas za rzekome niedotrzymywania pewnych zasad. A tu co się okazuje w Unii? Korupcja tak straszna, przekupstwo odkryte teraz, że jak można od nas żądać czegoś więcej niż my tutaj w Polsce dajemy. Więc proszę Państwa, i w tej sytuacji cenzura, która by nastąpiła tak, jak tutaj powiedzieliśmy, grozi nam całkowicie, grozi właściwie naszej niepodległości i wolności naszego narodu. Jeśli można, ponieważ głosu troszkę mi brakuje, ja poproszę tutaj pana doktora Wojciechowskiego o kilka słów. Jego w tym kierunku troszkę mnie wyręczy. Proszę Państwa, przede wszystkim musimy oprzeć się na Konstytucji. I Konstytucja w artykule 54 gwarantuje nam wolność słowa i pozyskiwanie tego słowa. Wobec tego my musimy tutaj zapobiec temu, co nam grozi. A grozi nam jednoznacznie i wszelkimi skutkami cenzura. Cenzura, która była rozmestwiona w państwie komunistycznym, w Polsce komunistycznej, w każdym województwie, nie tylko w Warszawie na Mysie, ale w każdym województwie, a nawet w większym mieście były organy cenzury, które cenzurowały prasę, które cenzurowały różne wystąpienia, które cenzurowały ludzi. I dlatego mówimy cenzurze nie, pod jakiejkolwiek formie, w jakiejkolwiek postaci. Musimy powiedzieć cenzurze nie. Nawet cenzurze TVN-u mówimy nie. I nie chcemy, ażeby Polska była cenzurowana. Chcemy wolności. Wolności słowa i wolności wyznań. Szanowni Państwo, ja może nawrócę do tego, co tutaj kolega przewodniczący mówił na temat właśnie tego przekupstwa w Unii Europejskiej.
przecież wszystkie te rezolucje przeciw Polsce, które teraz zabraniają rzekomo urzędnikom wypłacić nam należne pieniądze, były kupione. Kupione były przez Putina. Okazuje się, że Putin wydał duże pieniądze na to, żeby w Unii Europejskiej mówili jego głosem. A jeżeli byłaby cenzura jakakolwiek, to byśmy nawet o tym nie wiedzieli. Dlatego tutaj, jak pan profesor powiedział, stop wszelkiej cenzurze pod każdą postacią. Dziękuję.